Dzisiaj temat dotyczący pewnej perwersji Ewangelii, przekręcenia Ewangelii, dotyczący pewnego przekręcenia Ewangelii, którym no, trzeba się zająć, dlatego że jest to dosyć groźne, niebezpieczne szaleństwo. Nie mamy czasu, zatem zaczynamy. I chodzi o takie trzy obszary, które są w pewnego rodzaju głoszeniu naruszone. I są to obszary, które bezpośrednio niszczą Ewangelię. A ponieważ to nauczanie dosyć silnie penetruje zbory chrześcijan w wielu miejscach Polski, to trzeba się nim zająć. Dowody na to, że no i tutaj nośnika tego poglądu nazwiemy przesądnym zabobonnikiem. A więc dowody na to, że przesądny zabobonnik i jego naśladowcy są pod przekleństwem z Galacjan. Co to jest przekleństwo z Galacjan? Może przypomnę. W liście do Galacjan mamy takie słowa, ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. List do Galacjan, 1:8-9. Ale jeśli nawet my albo anioł z nieba głosiłby wam Ewangelię niezgodną z tą, którą my wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak przedtem powiedziałem, tak i teraz ponownie mówię, jeśli wam ktoś głosi Ewangelię niezgodną z tą, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. List do Galacjan, 1:8-9. Ewangelia, jaką głosił apostoł Paweł, brzmi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ewangelia głoszona przez Pana Jezusa brzmi: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Biblia uczy, że zbawienie od piekła jest z łaski na podstawie wiary w Pana Jezusa. Według Ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa i jest się raz na zawsze zbawionym. Jest to jednorazowe wydarzenie w życiu grzesznika. Ma to miejsce raz na zawsze. Od tej pory, gdy ktoś uwierzy w Pana Jezusa, nie ma już żadnej świadomości grzechów, bo wszystkie one są mu przebaczone raz na zawsze. Każdy grzesznik może przyjść do Pana Jezusa, dopóki żyje, i wołać o zbawienie. Tak uczy mnie Biblia. Niestety, przesądny zabobonnik naucza, że jeśli ktoś nie używa właściwej Biblii, Biblii takiej po polsku, jak on sobie wybrał, to nie jest zbawiony. Bo w jego opinii, głoszonej na kanale YouTube, gdzie się dosyć chętnie wypowiada na ten temat, każde dziecko Boże umie rozpoznać właściwą Biblię. Po drugie, przesądny zabobonnik uważa, że osoby nieheteronormatywne, czyli homoseksualiści, homoseksualistki, geje, lesbijki, nie mogą być zbawieni, jeśli nie porzucą swojego
stylu życia wcześniej. Podczas gdy Słowo Boże mówi, że każdy grzech będzie ludziom odpuszczony, ilekroć by go popełnili, z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Aktywność nieheteronormatywna, czyli homoseksualna, jest takim samym grzechem według Słowa Bożego, jak czary, cudzołóstwo, plotkarstwo i wiele innych. I homoseksualista lub osoba nieheteronormatywna może uwierzyć w Jezusa i jest wtedy zbawioną osobą, jest wtedy zbawiony homoseksualista. Przesądny zabobonnik fałszywie naucza jeszcze wiele innych fałszywych, niezgodnych z Ewangelią rzeczy, ale to raczej skutek tego, że on nie zna Boga, tylko ma jakiś wyuczony system religijny, który mu ktoś wtłoczył. I w tym wyuczonym systemie funkcjonuje on jak każdy wyuczony religijny funkcjonariusz. Te dwa stwierdzenia pokazują, że nie zna Ewangelii łaski Bożej i przedstawia fałszywego Boga, innego niż ten Bóg, który jest w Jezusie Chrystusie nam znany, innego niż ten Bóg, który w Jezusie stał się dla nas ubogim, abyśmy Jego bogactwem zostali ubogaceni. Natomiast wracając do oceny tego, co głosi przesądny zabobonnik, to jest to klasyczna religia zbawienia z uczynków. Stawianie warunku wstępnego, nie bądź gejem, nie bądź lesbijką i uwierz, to nie jest Ewangelia Nowego Testamentu, która mówi uwierz, przyjdź taki, jaki jesteś, uwierz. I Jezus nie mówi nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz, chyba że jest gejem lub lesbijką. Pan Jezus mówi, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Stawianie warunku dodatkowego, uwierz i wybierz taką Biblię, którą wybrał sobie przesądny zabobonnik, zamiast uwierz, jest także zniekształceniem dyskwalifikującym i zaliczającym to poselstwo do fałszywych poselstw. Co do zasady, Ewangelia zabobonnego przesądnika jest Ewangelią fałszywą i każdy, kto ją głosi, jest pod przekleństwem z Galacjan. A co do poglądów zabobonnego przesądnika, to błędów jest wiele, ale skupię się tylko na tych, które niszczą Ewangelię. Bo jako chrześcijanie mamy mieć jedność z wszystkimi, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię prawdziwego Chrystusa. Jeśli ktoś inaczej przedstawia Boga, to jest bałwochwalcą. Jeśli ktoś inaczej przedstawia Ewangelię, to jest pod przekleństwem Boga na każdego, kto głosi inną Ewangelię. Przesądny zabobonnik jest bałwochwalcą takim samym jak rzymscy katolicy, buddyści, adwentyści dnia siódmego, hinduiści, czciciele potwora spaghetti, mahometanie, świadkowie Jehowy, mormoni i im podobni. Niestety, przesądny zabobonnik głosi innego Boga i inną Ewangelię niż ta, którą głosił apostoł Paweł. Według Boga Biblii zbawienie od piekła jest z łaski na podstawie wiary w Pana Jezusa. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa i jest się raz na zawsze zbawionym. I każdy grzesznik może przyjść do Pana Jezusa, zanim umrze, dopóki żyje, i wołać o zbawienie. Tak uczy Biblia. Kolejną kwestią jest to, że przesądny zabobonnik, będąc pod wpływem niewiary Słowu Bożemu, propaguje jego fałszywe nauczanie dotyczące konieczności dołożenia do wiary dodatku ludzkiego w postaci uczynku wezwania, aby być zbawionym. Widać to zarówno na materiałach udostępnionych na jego kanale na YouTubie, jak i na materiałach człowieka, którego on promuje, który głosi po angielsku. Czyli jest to
coś, co można zobaczyć na kanale przesądnego zabobonnika, jak i w materiale autorskim drugiego zabobonnego przesądnika, który jest jego, co tu dużo ukrywać, spiritus movens, inspiracją. I to, co w tych materiałach jest, to to, że widać, że zdaniem zabobonnego przesądnika, jeśli wierzysz w Jezusa, ale nie spełniłeś przesądu religii zabobonników polegającej na rytualnym wezwaniu, ich zdaniem nie jesteś jeszcze zbawiony. A przecież wystarczy uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, aby być zbawionym. Nie trzeba żadnych sakramentów, rytuałów nowej religii praktykować. Słowo Boże mówi w Rzymian 10, zaczynając od wersetu 9, że jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Jahwe i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Werset 10, bo sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Paweł rozróżnia przypisanie sprawiedliwości wynikające z wiary i zbawienia wynikającego z wyznania. Tu trzeba zauważyć, że wiara jest wykonywana sercem, a wyznanie ustami. Werset 13 mówi, że każdy, kto wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony. Jeśli w 10 rozdziale Rzymian przeczytasz dalej, werset 14, to tam są takie słowa. Jak wzywać będą tego, którego nie uwierzyli? Według tego fragmentu przypisanie sprawiedliwości wynikające z wiary poprzedza lub przychodzi przed zbawieniem wynikającym z wyznania, co oznacza, że to zbawienie nie jest od kary za grzech, jest to fizyczne wybawienie w dniu Pana. Księga Joela, rozdział 2, zaczynając od wersetu 31, mówi tak, że słońce zamieni się w ciemność, a ciemność, przepraszam, Biblia mówi, że słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zauważcie, że to będzie przed wielkim i strasznym dniem Pana. Będzie to pod koniec 7-letniego ucisku. Będzie to prawie 7 lat po tym, jak ani jednego chrześcijanina już nie będzie na ziemi, bo wszyscy będą zabrani w pochwyceniu. Następny werset mówi, i to się stanie, że każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, będzie zbawiony. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 20, mówi o tym, że słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie wielki i znaczny dzień Jahwe. I stanie się, że każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, zostanie zbawiony. Człowiek staje się sprawiedliwy w chwili, gdy wierzy, gdy uwierzy, a wiara poprzedza wezwanie. Także pomyśl o tym, co to oznacza. Co oznacza, że sprawiedliwość w tym kontekście przychodzi przed zbawieniem? To pokazuje, że nie może to zbawienie być odnoszone do zbawienia od kary za grzech. W przeciwnym razie powstaje fałszywy pomysł, fałszywa koncepcja o wierzącym, który nie jest jeszcze zbawiony od kary piekła wiecznego, choć już wierzy. A przecież wystarczy uwierzyć, żeby być zbawionym od piekła. Zgodnie z wersetem 14, nie możesz wzywać, dopóki nie uwierzysz. Jak wtedy będą wzywać tego, którego nie uwierzyli? Czyli najpierw muszą wierzyć, żeby móc wezwać. Twierdzenie, że człowiek nie jest zbawiony od kary piekła, dopóki nie wezwie, skoro wiadomo, że wiara poprzedza wezwanie, jest fałszywym twierdzeniem, że człowiek nie jest zbawiony w momencie, gdy wierzy. Jest to fałszywe twierdzenie, że człowiek nie jest zbawiony w momencie, kiedy wierzy. Powtórzę to jeszcze raz. Jeszcze raz to powtórzę.
Jest to konieczne do zrozumienia, więc proszę się tutaj skoncentrować. Twierdzenie, że człowiek nie jest zbawiony od piekła, dopóki nie wezwie, skoro wiemy, że wiara poprzedza lub przychodzi przed wezwaniem, jest twierdzeniem, że człowiek nie jest zbawiony od piekła w momencie, kiedy wierzy i to, mój przyjacielu, jest wypaczeniem Ewangelii.